Obrońca czy napastnik? Filip Mladenowicz znów zachwyca. Jacek Magiera znów na ławce trenerskiej w Ekstraklasie. Oraz fantastyczny mecz w Gdańsku, a w roli głównej Łukasz Zwoliński. Mamy nadzieję, że odpoczęliście w święta i mieliście czas, by obejrzeć wszystkie mecze 23. kolejki Ekstraklasy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o naszym wyborze akcji meczu. Krzysztof Marczyk, zapraszam na top momenty. Do Warszawy przyjechała Pogoń, która od jakiegoś czasu miała na Legię patent. Jednak Czesław Michniewicz ma w składzie Filipa Mladenowicza. To czwarta minuta, Juranowicz wrzuca w pole karne, Bartkowski nie sięga piłki i Mladenowicz otwiera wynik meczu. Co za forma serbskiego obrońcy! Zdobył już siódmą bramkę w sezonie, a my się zastanawiamy, czy Mladenowicz to jeszcze obrońca, czy może już napastnik. Legia na tym nie poprzestała, potem dwa razy strzelił Pekhart, raz Wieteska i było 4-0. Dla gości trafili Frączczak i Drygas, ostateczny wynik to 4-2. Po meczu rozchwytywany był Michał Kucharczyk, za którym najbardziej tęskni jego dobry kumpel Artur Jędrzejczyk. Niektórzy w Warszawie mogą też tęsknić za Jackiem Magierą i mamy dobrą wiadomość. Po 3 latach i 208 dniach szkoleniowiec wrócił na ławkę trenerską w Ekstraklasie, konkretnie ławkę Śląska Wrocław. Wyjazdowy mecz z Jagiellonią jako debiut do łatwych nie należał, ale tylko spójrzcie na tę koronkową akcję. Sobota do Praszelika. Praszelik idealnie odgrywa do Exposito, a Hiszpan z zimną krwią pokonuje Dziekońskiego. Magiera przyjął to na chłodno, a my podliczmy, że dla Exposito to 6. gol, a dla Praszelika 6. asysta w sezonie. Na pochwały za ten mecz zasługuje jeszcze Michał Szromnik. Bez jego fantastycznych interwencji Śląsk nie wygrałby z Jagą 1-0. Przenosimy się do Gdańska, gdzie Łukasz Zwoliński motywował kolegów, by w końcu pokonali Zagłębie, które nie przegrało z Lechią 7 meczów z rzędu. 6. minuta. Zagranie do Zwolińskiego, ten decyduje się na uderzenie i bramka! Fantastyczny strzał Zwolińskiego! Najwyraźniej postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. To 5. trafienie napastnika biało-zielonych w sezonie, ale zdecydowanie najładniejsze. W Gdańsku była niezła strzelanina, po trafieniach Maloczy, Szysza i Udowicicia Lechia wygrała z Zagłębiem 3-1. Zbyt wielu powodów do radości nie miał ostatnio Michał Probierz. Mecz z Lechem też nie zaczął się po jego myśli, bo po golu Mikaela Iszaka to Kolejusz prowadził 1-0. Tuż przed przerwą Rivaldinho sprytnie odegrał do Szyplaka, a ten mocnym strzałem zdobył bramkę do szatni. Ogromna radość pasów i smutek Dariusza Żurawia. Michał Szyplak świetnie wykończył tę sytuację, niczym rasowy napastnik. To jego drugi gol w tych rozgrywkach. W drugiej połowie wynik na 2-1 ustalił Pelewan Amersfoort i przełamanie Krakowi stało się faktem, co z wielkim entuzjazmem przyjął Michał Probierz. W zgoła innym nastroju był trener drugiej krakowskiej drużyny. Peter Chybala po wybuchu złości grzecznie pozbierał rozrzucone magnesy. A co go tak wkurzyło? Wisła przegrywała z Podbeskidziem do przerwy 0-1. A tuż po zmianie stron lewą stroną ruszył Sierpina. Sierpina w pole karne, Biliński co za kiks, ale jest jeszcze Dawid Niepsuj. Zawodnik górali nie okazuje radości po tym trafieniu, bo do Podbeskidzia trafił właśnie z Wisły. A Wiśle mecz w Bielsku-Białej kompletnie nie wyszedł. Robert Kasperczyk mógł świętować pierwszą wygraną od 7 spotkań. 6 kolejnych meczów nie potrafiła też wygrać Wisła Płock, a czekało ją starcie z Piastem Gliwice. Wystarczyło jedno podanie do Jakuba Świerczoka, ten urwał się obrońcom i wyłożył piłkę Michałowi Hrabkowi. Snajper Piasta jak nie strzela, to asystuje. Świetna akcja, ale jeszcze lepiej wyszła Cieszynka po tej bramce. Michał Hrapek jednym podmuchem powalił całą drużynę, a Piast jedną bramką pokonał Wisłę. Z okazji 65. rocznicy debiutu w pierwszej lidze Górnik Zabrze wystąpił w meczu z Wartą Poznań w takich oto pamiątkowych trykotach. Beniaminek nie zamierzał jednak ułatwiać jubileuszu. Długa piłka do przodu, jakimś cudem trafia do Mateusza Kuzimskiego. Ten odgrywa do Grzesika, przełożenie na lewą nogę i bramka! Bezradny Martin Hudy nie mógł nic zrobić wobec tak precyzyjnego wykończenia. W taki sposób Warta objęła prowadzenie, a Grzesik zdobył 4. bramkę w sezonie. W drugiej połowie strzelali jeszcze Mateusz Kupczak i Jesus Jimenez. Warta pokonała Górnika 2-1 i kontynuuje marsz w górę tabeli.
Zieloni mają już na koncie 32 punkty i są obecnie najwyżej sklasyfikowaną drużyną z Poznania. Na czele Legia z wysoką 10-punktową przewagą nad drugą Pogonią. Tabelę zamyka Stal Mielec, ale pamiętajmy, że mecz z Rakowem został przełożony. 24. kolejkę zaczynamy w Białymstoku. Jagiellonia zmierzy się z Krakowią. W sobotę Śląsk kontra Lechia, a w niedzielę prawdziwy hit. Lech podejmie Legię. Gramy też w poniedziałek. Do Gliwic przyjedzie Górnik.